Okej, okay, no to w takim wypadku wracamy do tych kerbali i kilku niekoniecznie szczęśliwych zgonach. Wydaje mi się, że chyba wiem, w czym był problem. Po pierwsze we mnie, co to na pewno. Po drugie w zbyt małej sztywności tutaj łączeń między częściami. Przynajmniej takie mam osobiście podejrzenie, że w tym mógł być tutaj tak zwany pies pogrzebany. Czy ograłem planety w inżynierach? Pograłem chwilę samemu, jak miałem chwilę czasu. Tak, chwilę pograłem, ale jakimś większym ograniem ciężko to w sumie nazwać, ale no, zdarzyło mi się pograć, nie? Jest ok, chociaż zdecydowanie zbyt mało zoptymalizowane jak na mój gust. I jeszcze daleka droga, zanim to będzie w 100% grywalne. Teraz będzie projekt P5, pierwsza orbita. Dałbym nowego krybala, ale trochę nas chyba na to nie stać. Musimy zrobić w końcu jakiś kontrakt, bo jak nie zrobimy żadnego kontraktu, to będzie będzie bida. Oj, będzie bida straszna. Powinno wystarczyć. Kamo, ale ty już zginąłeś. Jak ty się chcesz zgłosić do samobójstwa, jak ty już zginąłeś? Wytłumacz mi to. Nie żyjesz. Że tak to ujmę. A ty nie wiesz, że zginąłeś. Wybacz, że w taki sposób się dowiadujesz. Co my tu mamy? Husaria daje hajs na bomby do Sejmu. O, husaria, o. To brzmi jak całkiem sensowna kolejna osoba do morderstwa, do zabójstwa. Tak by mi się wydaje. Nie, Kamo zginął czy nie zginął? Zaraz. Już mi się... Już to moje ofiary się mi mylą. Zdarza się, jak to się mówi. Ja wam mówię, to będzie ta misja. Kamo, żyje. Lecisz. Miałeś zrobić zamach na Sejm, nie na mnie. Na PERT, tak jak mówiłem, jeżeli chcesz robić dotację, rób dotację przez tip and donation, bo to na pewno działa. Stream tip, nie wiem czemu nie pokazuje aktualnie wyświetlanych dotacji. Nie wiem czemu, muszę popracować nad tym, ale po prostu teraz zrobiłem, wiesz, taki luźny stream i nagranie, więc nie spodziewałem się tutaj cudów tak naprawdę. Dobra, ledwo wystartowaliśmy, ale czuję, że będzie dobrze. Czuję, że będzie dobrze. A może łomu weźmiesz na Moona? Wiem, że SAS nie działa. Jestem tego świadom, ale dlatego, że mamy naukowca, a nie pilota na pokładzie aktualnie. Więc niestety tutaj dużo nie poradzimy. Nie mamy tutaj zbytnio kerbali aktualnie. Nawet nie mamy pieniędzy, żeby mieć kerbale. Więc no jest ogólnie pod tym względem trochę lipa, powiedzmy sobie szczerze. No ale no, takie są konsekwencje. Start 2 na 10. Nie no, start całkiem ładny, trzeba przyznać. Całkiem przyzwoicie, tylko nie mogę obalić rakiety, kurde. Nie mogę obalić pół litra jak Kwaśniewski. Niestety nie mam tej zdolności, ale staram się obalić te rakiety, ale no nie mamy zbyt dużej kontroli. Nie mamy lotek z powierzchniami kontrolnymi. No to jest po prostu ciężko. Music, nie spamuj, bo zaraz bana, a w najlepszym wypadku time'a dostaniesz. Dobra, o, w końcu nam się udaje obalić trochę tę rakietę na boczek. Zboczek. Dobra, jak uda nam się w końcu w dobrą stronę obalić rakietę, czyli w stronę 90 stopni, to będzie dobrze. A na to wygląda, że właśnie zaczyna tak być. Czy nam się uda zrobić orbitę? No to już jest kwestia do rozkminienia. Ale jest, nie jest źle. Tak mogę powiedzieć, że nie jest źle. Dobra. Szkoda tylko, że SAS-u nie mamy, tak? No ale jak to się mówi, nie można mieć wszystkiego. Jakieś badania możemy zrobić. O, crew report. Bardzo fajnie.
Żeby w końcu pierwszy, od której nie skończy się tragicznie i doleci na tą mityczną orbitę. Ponoć jest to możliwe. Zaraz się przekażemy. Dobra, jest ok. Jest, powiedziałbym, nawet bardzo ok. Szkoda, że Kerbal Inżyniera nie mamy zbytnio. Przydałby nam się w tym momencie i to bardzo. Chyba będę musiał zainstalować tego kerbalskiego inżyniera. Mimo, że nie jest on dopracowany do końca na tą wersję, ale nie był. Byłby całkiem przydatny. Dobra, 70 km. Tylko tak trochę się obracamy. To nie jest do końca dobre, mimo wszystko jesteśmy już w rzadszych partiach atmosfery, ale to nadal... nadal byłoby dobrze, gdybyśmy byli troszeczkę... niekoniecznie poniżej 70 km. Dobra. Powinno być już raczej ok. Wydaje mi się, że orbita jest... jest w zasięgu ręki. Tylko tak, nie zamontowałem żadnej ochrony termicznej. Więc mam nadzieję, że... sama kapsuła będzie w stanie bez problemu wytrzymać będzie w stanie bez problemu wytrzymać wejście z pułapu 70 km. Byłoby dobrze. Jeżeli nie, no to będzie kolejny pieczony kerbal i tylko jeden kerbal zostanie nam do dyspozycji. To nie byłoby zbyt dobrze. Dobra. Kamo, czyżbyś był pierwszym kerbalem na orbicie? A jest! Mamy orbitę i zostało nam jeszcze trochę paliwa do powrotu. Hip hip! Hurra! Gratulujemy, Kamo. Wypełniłeś nam kontrakt. Trochę pieniędzy nam się w końcu zwróciło. Dobra. Jest git. I tak, po 40 zgonach jest orbita. Oj tam. Czepiacie się. Dobra. Jakiś ładny screen musi być. O, i słoneczko się schowało. Dobra. I teraz wrócić. No właśnie. Gdzie był Kerbin? Gdzie to było? Znaczy, gdzie był KSC? Znaczy się, chyba tutaj. Jak mi się wydaje, ale w sumie nie wiem. Albo tu. Tu było KSC, tutaj. Będziemy musieli niestety po ciemnej stronie Kerbinu lądować. Na to by wyglądało, podejrzewam. Dobra. Dobra, hamulujemy. Trzeba tak na miarę bezpieczny pułap się dostać. 33 km wydaje się chyba w miarę bezpiecznym pułapem. Jak na mój gust. Tak mam nadzieję. Trochę zrobi się to mniej bezpieczny pułap, ale co zrobisz? No bo na razie jesteśmy jeszcze w wysokich partiach atmosfery, więc niespecjalnie jest czym się przejmować. Co będzie potem, to już kwestia mniejszego lub większego szczęścia. Trzeba będzie zacząć montować spadochrony na te nasze rakiety, żebyśmy mogli odzyskiwać te części w sumie. Miło było znać, Kamo. Szczególnie miły jesteś dla kolegi. Mama się nie uczyła, żeby być miłym dla kolegów? Najwidoczniej nie. A szkoda, że sasu nie mamy, ale no cóż. Ale no co zrobisz, Bożenko? No nic nie zrobisz, no. Dobra. Teraz tak, odpalmy jeszcze silnik na chwilę. Odczepienie i... no i czekamy. Modlimy się do Kerbala Najświętszego. Niech
Wielki Kraken będzie z tobą, Kamo. Tylko on ci aktualnie może pomóc, nic nie. Ja już co byłem w stanie zrobić, to zrobiłem. Więcej niestety nie jestem w stanie tu już wymyśleć. O, Kamo. Przeżyjże to. Przeżyj to, dziadu jeden. Przeżyj. Czemu jest zaznaczone czerwono? No bo... nie można go teraz użyć, podejrzewam, dlatego. Trochę... Houston, wyczuwam problem. Kapsła nam się nagrzewa. Trochę nam się kapsuła nagrzewa. Ktoś zaraz zginie. No dobra, zwalniamy. Gdzie w ogóle lądujemy? O! Na kontynencie obok będziemy lądować mniej więcej. Ej, chyba przeżyję. I co trap? O, hamuluj do potęgi moskicie i hamuluj, ja ci mówię. Ej, wyhamulowaliśmy. Lol. Nie wierzę. Wierzyć mi się nie chce, wyhamulowaliśmy. Kamo, będziesz żył! Ej, kto by pomyślał? 10 na 10 za wchodzenie w atmu. Ej, Kamo, będziesz żył. Żaden się tego nie spodziewał, żadna, nie żadna. Dobra, spadochron, odpal pan. Lol. Panie, żyjesz! Brawo! Po tobie się nikt tego nie spodziewał. Niech dnia przed jego zakończeniem, czy jakoś tak. Jest dobrze. Jest dobrze. Co ma być źle? I odzyskajmy pojazd. No, brawo, Kamo. Bardzo ładnie, bardzo. Tatuś jest z ciebie dumny. Dobra, więc teraz tak. Po pierwsze, zakończenie misji. Zyskaliśmy 11 nauki niecałe. Zyskaliśmy się rzeczy części. Kamo zyskał jeden punkt doświadczenia i skoczył na pierwszy poziom. I tymczasem zebrał także kilka odznak. Pierwszą odznakę za wykonanie misji z naukowcem. Za zebranie 10 punktów. Za lądowanie na wodzie. Za przekroczenie trzech machów. Za pierwszą orbitę. No to jest naprawdę niezły szacun na dzielni, szczerze mówiąc, nie? Niezły szacun na dzielni. I teraz tak, tutaj trochę milestone'ów też wypełniliśmy. Wrzucenie z orbity na powierzchnię, bla 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 bla. I teraz tak. I teraz tak, jakieś misje by się nam przydały fajne. I mam tu na myśli fajne misje, a nie jakieś lipy, które aktualnie nam właśnie tutaj... O! Science data from space around Kerbin. O! To by było fajne. Właśnie, moglibyśmy w ogóle rozbudować to centrum? O Jezus, brakuje nam pieniędzy. Pieniążków tam brakuje, pieniążków. 76 tysięcy kosztuje zwerbowanie nowego pilota. I będzie nim, podejrzewam, że Napert. Takie mam przeczucie. Za tym pilotem będzie Napert. To nie brzmi nawet jak głupi pomysł. Powiedzmy sobie szczerze. I ono byłoby nową technologię zacząć wynajdywać, czyli stabilizację. O! Chciałbym zacząć wynajdywać jak najszybciej awiację, ale to jeszcze trochę minie do niej. 18 nauki, dobra, trochę to potrwa. 2 dni i 6 godzin. No dobra. Niech będzie i tak. Czy coś byśmy chcieli teraz zacząć budować? No, trzeba by wypełnić tą misję, w sumie ten kontrakt. Ile kosztuje? 6800 ta rakieta. No i ona jest w stanie dostać się na orbitę. Ale... No właśnie. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Dorzucić tu osłonę termiczną, bo bez tego może być trochę słabo.
Więc to jest tak, P5 pierwsza orbita. Więc P5 dała radę w takim wypadku, z tego co widać. Co my tu mamy? Co to można byłoby zrobić? Mam podmiankę silników. Z tego co widzę. No, byłoby dorzucić jeszcze jeden zbiornik. Chyba powinno dać radę. Naciskiem na chyba. Chyba da radę. No i jakieś przyrządy badawcze. Przecież sądzę, że to może być pewien problem. Potrzebujemy dekaplerów bocznych, bo inaczej to będzie po prostu lipa. Tego nie zamontuję, bo jest za ciężkie. To będzie P6. Orbitalnik. Orbitalny pierdol... Orbitalnik. I powinno chyba zdać egzamin. Tak mi się wydaje. Pytanie, czy silnik wyrobi, bo w sumie... Nie, zaraz. Ten silnik generuje 200 kN do 215 kN w próżni, więc spokojnie da radę to podnieść, czyli 20 ton wygeneruje, tak? Dobrze liczę? 20 ton będzie w stanie spokojnie wygenerować ciągu, więc no, trochę przedobrzyłem. To powinno dać radę, wydaje mi się. Dałby się jakieś dopalacze, no ale nie można mieć wszystkiego. No, powinno być dobrze. No, zbudujmy zabaweczkę. Gdzie 2 dni i 2 godziny się budowało, ale jest ok. Ty i bezpieczeństwo, tych dwóch słów się nie używa. IT. O, stabilizacja się wynajduje, super. Będziemy mieli nowe technologie do użycia. Odblokujmy. O, mamy boczne dekaplery. O, tego nam właśnie trzeba było i to już na pewno w następnym projekcie wykorzystamy. Jestem tego w 100% pewien. Akurat dzień się robi, super. Super partia, bulwo. No dobra. To lecimy na Szczecin w takim wypadku. Czy to tutaj podejrzewam, że będzie trochę... trochę będzie grindowania, jako że gramy na hardzie. To trzeba je troszkę pogrindować, niektóre kontrakty, niekoniecznie wszystkie, które byśmy chcieli. Ale co najwyżej mamy stabilizację lotu i to jest bardzo ważne. To jest niesamowicie ważne, bym powiedział. No i musi teraz nam polecieć Shabri, czyli Napert. Napert, czemu jesteś pilotem? Napert Kerman, o. Super. Napert, nie, to może jak będzie z małej, jak będzie... Teraz Napert 360, o, Napert 360 i wtedy nam wychodzi, że będzie pilot. Okej. Okay. Dajesz, młody, dajesz. Wierzymy w ciebie. Więc 3, 2, 1. Zapłon! O kurde, ledwo. Ledwo z tej platformy startowej wystartowaliśmy. Oj, ledwo. Ale dobra, wystartowali. I lecimy w kosmos. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy w tym momencie? Kwestia, czy wrócimy z tego kosmosu bezpiecznie. Oj, przechyla nami, przechyla! Nie w tą stronę przechyla, nie w tą stronę, trochę bardziej w prawo. Kto doda cyferkę przy liczniku śmierci? To będzie kiedyś zrobić coś takiego znowu. Kiedyś było coś takiego, pamiętam, w Dark Soulsach, ten licznik śmierci. I jest to jak najbardziej możliwe do zrobienia, ale... Ale to wymaga troszeczkę bawienia się, nie wiem, czy to jest w tym momencie
Czy będzie po prostu warte tak naprawdę zachodu? Dobra, jest ok. Jest ok. Obalamy się w odpowiednim tempie. Myślę, że nie jest za głośno, grajmy w miarę dobrze słychać. Tutaj nie mam w tym momencie wpływu na właśnie tego typu rzeczy, niestety. Nie, no jest ok. Jest bardzo ok. Trajektoria lotu. Nasza trajektoria lotu na orbity jest całkiem jak na ten etap rozwoju technologicznego, jest naprawdę całkiem nie ma raczej powodu, żeby narzekać. Czyli po całkiem niezłej paraboli. Mogłaby być oczywiście lepsza, zawsze mogłaby być lepsza, ale jest ok. Jest bardzo ok. Obalamy się na 45 stopni w okolicach 18 km. Jest to ok, jak najbardziej wynik, wydaje mi się. W okolicach 20 km w sumie można byłoby powiedzieć. No i obalamy się dalej i zaraz przełączamy się na drugą fazę. Tylko mam nadzieję, że starczy nam paliwa. Bo jesteśmy trochę ciężsi. Mamy troszeczkę inny silnik na górze i to w sumie mogła być nie najlepsza decyzja w sumie, ale to się dopiero tak naprawdę już okaże. Czy to będzie dobra, czy to będzie zła decyzja w sumie. Zaraz skończy nam się paliwo w głównym członie naszym, na który w sumie powinniśmy zamontować spadochrony, ale w sumie widzę, że nie zamontowaliśmy, ale w sumie ten człon i tak jest w sumie jest nie do odzyskania w tym momencie, podejrzewam. Dobra. Więc tak, rozłączenie. I w tym momencie czekamy aż dolecimy do apoapsy. I następnie odpalamy, drodzy widzowie, górną część naszej rakiety, która będzie nam służyła za dokończenie orbity. Możemy zrobić raport załogi. Ok. Równej, panie, równej, równej. Jeszcze do apoapsy kawałek został. Dobra. Odpalamy. No i dobra. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Co ma być źle w końcu? Musimy jakieś 2200 z hakiem metrów na sekundę osiągnąć. Powinniśmy raczej spokojnie dać radę. A, jeszcze nam trochę paliwa zostało. Dobra, orbita jest. Mamy zrobić, mamy tak, aha, bo mamy w sumie... No właśnie. No właśnie, jedno małe ale. To jest in space, dobra. Czyli to może być, wydaje mi się. To może raczej być. Co nie potrzebujemy wykonywać do końca. A, dobra. Do końca nie potrzebujemy wykonywać całą orbitę, ale tam. Szczegóły. Szczegóły, szczególiki. Dobra, wydaje mi się, że musimy pozbyć się reszty. Mamy tu osłonę termiczną, którą mam nadzieję wytrzyma powrót w atmosferę. Taki jest plan. Co z tego wyjdzie, to pożyjemy, zobaczymy. Ale raczej nic złego się wydarzyć nie powinno. Jeżeli poprzednio nic się złego nie wydarzyło, gdy wracał Kamo, to tym bardziej przy powrocie na Perta też powinno być całkiem ok. Widzę, że tam czaty już się chyba, nie wiem, nudzą, czy co, wymyślają, jakieś dziwne rzeczy wymyślają. Ale czaty już mają to do siebie, że takie dziwne rzeczy wymyślają. No co zrobisz, Bożenko, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. Nic nie zrobisz, nic. Nic a nic. Obróć mnie, bo zginę. Nie, spoko, Napert. Jesteś odpowiednio obrócony, nie bój nic. Kapsuły mają tak fajnie, są tak fajnie wyprofilowane, mają taki fajny kształt, że one automatycznie ustawiają się w stronę, znaczy spód, czyli ten obumalowany, wyameliniowany spód jest przodem w stronę kierunku lotu, czyli stronę ciepła,
I to raczej tutaj nic złego się wydarzyć raczej nie powinno. O, widzę, że osłona termiczna zaczyna działać. Mam nadzieję, że nie za mało zamontowałem tej osłony termicznej, ponieważ, no, tak, żeby trochę ciąć koszty i ciąć masę, postanowiłem nie zamontować całej pełnej osłony termicznej w postaci 200 jednostek, tylko w postaci 40 jednostek. Ale wydaje mi się, że na taką niską orbitę, na stosunkowo niedużą prędkość, powinno to wystarczyć, jak na mój gust. Wydaje mi się, że powinno. Słowo klucz. Powinno. No, pertnie, bo nic będzie dobrze. Będzie dobrze, ja ci mówię. W końcu, co może pójść nie tak? Dużo rzeczy. Oj, dużo. Zdecydowanie za dużo rzeczy. Zdecydowanie za dużo rzeczy, ale nie tym razem widzę. Więc tutaj nic złego się nie wydarzyło. Pytanie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie wiem, w pupie, że tak się brzydko wyrażę. Bylebyśmy tu nie lądowali gdzieś w okolicach gór, bo jak będziemy lądować gdzieś w okolicach gór, to może być trochę cienko z spadochronem. Ale chyba nie. Jest ok. Spadochron odpalamy. Przyspieszamy czas. Modlimy się, żeby nic nie wybuchło. Nic nie wybuchło, jest dobrze. Ach, czy wiem, co to Unturned? Nie, nie wiem. Nie jestem pierwszą osobą na polskiej tubie, która nagrała z tego filmik. Nie, skądże znowu? Skądżeby znowu? Dobra, na pert. Tylko teraz delikatnie wyląduj. Bardzo ładnie, dzięki Napert. Bardzo ładnie, delikatnie wylądowałeś. Możemy zobaczyć kilka danych naukowych, a co? O, proszę. I odzyskajemy pojazd. Dobra, trochę nauki, części odzyskane. Napert, ej, Napert! Przy pierwszym locie zyskałeś 2 punkty doświadczenia i od razu skoczyłeś na pierwszy poziom. Nice! Dobry z ciebie pilot. Nie ma to tamto. Dobry z ciebie pilot, panie. Dobry pilot, dobry, dobry. Dobra, udało nam się wypełnić zadanie, kontrakt w postaci przywiezienia nauki z kosmosu. Czyli bardzo dobrze. Możemy coś wynaleźć. Chyba podejrzewam, że nie specjalnie nas stać. Trochę nam braknie nauki na tego typu rzeczy, więc musimy trochę, no w sumie jeszcze nie wiem, co jakoś pospamować, pogrindować. Leć na Moona, no to może być w aktualnych warunkach dość ciężkie do zrealizowania. Powiedzmy sobie szczerze. Może nie być to łatwe. Wydaje mi się, że to byłby dobry moment, żeby zresetować teraz grę. Ponieważ widzę, że już dochodzimy powoli, dobijamy do limitu RAMu. Ponieważ KSP nadal nie jest zbyt dobrze zoptymalizowaną grą. Nie ma wersji działającej dobrze Windowsowskiej 64-bitowej, więc no, trzeba zrobić reset gry, bo dobijamy do 3,3 GB RAMu. No, to dobrze, to dobrze.